stanowisko Modeka we Wrocławiu Motorcycle Show 2013. Co u Was znajdziemy? Jak co roku wystawiamy na targach same nowości. W tym roku na rok 2013 zarówno kolekcja męska, jak i damska. Odzież skórzana, tekstylna. Wszystko to, co motocykliści potrzebują i to, co się przyda w trakcie jazdy. Jest to stoisko dedykowane Suzuki z ramienia dealera Pol Motors. Będą tutaj przede wszystkim nowe modele Suzuki, które zaplanowaliśmy do sprzedaży na rok 2013. Motokraina.pl. Co robicie, dziewczyny? Czym się zajmujecie? Kobiety portal motoryzacyjny prowadzimy. Poza tym oczywiście organizujemy zawody dla pań, samochodowe, kartingowe. Być może, mam nadzieję, kiedyś motocyklowe również. Generalnie portal jest motoryzacyjny, tworzony przez kobiety. Co znajdziemy u Was na stoisku? Znajdziecie u nas na stoisku sporo nowości. To są nowe motocykle bądź w nowym wydaniu. Tu największą premierą jest ta Yamaha FJR 1300. Uświadamiamy ludziom, że jedyna, co nas łączy z asfaltem, to opona. Nie warto na nich oszczędzać. U nas znajdziecie Państwo wszystkie opony. To, co widzimy w tle za nami, jest to symulator motocykla. Jest to, że tak powiem, jedyny takie urządzenie w Polsce. Na pokazach stuntu. Jak Ci poszło, jak oceniasz Twój dzisiejszy występ? Myślę, że wyszło całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, iż nie jeżdżę na swoim motocyklu, mam wypożyczony motocykl, wypożyczoną kurtkę oraz kask. Także występ oceniam na całkiem dobry, ale mogło być wiadomo lepiej, gdybym miała swój motocykl. Rafał, Stunter 13, Wrocław Motorcycle Show 2013. Powiedz, jak dzisiejszy występ, jak to Ci poszło? Myślę, że fajnie. No, trzeba by było się spytać publiki, jak to wszystko poszło, ale ja sam jestem usatysfakcjonowany. Impreza się rozkręca, jest dużo ludzi, publika głośna, także dopinguje. Mody 125, właśnie zakończyłeś pokaz. Jak oceniasz właśnie Twój występ? Powiem tak, no mój występ był na panujące warunki, myślę, 80%, tak, no jest dość wąsko, także wielu trików nie można było pokazać. Publika, tak z tego co widzieliśmy, dosyć żywiołowo reagowała, podobało się? Ja się bawiłem bardzo dobrze, jak zawsze, jak jeżdżę, bawię się świetnie. Witajcie, jesteśmy szkołą motocyklową z Wrocławia i profesjonalnie zajmujemy się tutaj nauką jazdy oraz działamy jako oficjalny ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Jesteśmy wpisani na listę wojewody dolnośląskiego. Targi z roku na rok wyglądają coraz lepiej. Jest to bardzo profesjonalnie zorganizowane. Prowadzimy bezpłatne szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Mówimy tutaj o zdarzeniu z udziałem motocyklisty. Uczymy te podstawowe czynności, jak postępować w sytuacji, kiedy jesteśmy właśnie świadkiem zdarzenia. Bardzo fajna atmosfera, doskonali prowadzący, fantastyczna współpraca. Duże zainteresowanie było? Ogromne, no myślę, że to jest 15-20 tysięcy osób przewinęło się przez weekend. Ogólnie bardzo ciekawie, fajne motory, fajne atrakcje naszykowane. Warto było się tutaj pojawić? Tak, warto było się. Zawsze coś nowego można zobaczyć z techniki motoryzacyjnej. Obejrzałyśmy, jakie mogą być typy odzieży motocyklowej. W sumie nie do końca zdawałyśmy sobie sprawę, jaka duża jest oferta. Drugi dzień targów, Wrocław Motorcycle Show 2013. Jaki jest odbiór ludzi? Bardzo dobry, pogoda dopisała, atrakcje, wszystkie imprezy towarzyszące wypaliły. Chłopaki kończą jeszcze trzeci pokaz stuntu, jeszcze wieczorem będzie kolejny. Duża publiczność, jest dużo wystawców, więc są bardzo pozytywne opinie. Podkręciliśmy program imprezy, dużo dzieje się na scenie, więc widać, że ludzie przyjdą, nie wyjdą za 5 minut, tylko siedzą tutaj pół dnia i są zadowoleni.